istnienia klubów od Piaskiej Szkoły Ekonomii, bo gdyby nie powiedział, to pewnie byśmy się nie zjawili tutaj, no, chyba że powiedział czymś innym was zachęcił, jeśli tak, to... Albo was o, na przykład świetlkami. Dzięki są jak najbardziej mile widziane na tych spotkaniach, ale pierwotną ideą, która przyświecała powstaniu Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, w skrócie mówimy KASE, to tak się przyjęło, było to, żeby jakoś się zorganizować wokół no, takiej idei już nie czysto politycznej, jak to często bywa, że powstają jakieś partie polityczne w Polsce i jakieś organizacje, które mają na celu przejęcie władzy, czy bezpośrednie wpływanie na to, co się dzieje w kraju drogami politycznymi. My się chcemy zorganizować po to, żeby bronić zdrowego rozsądku. To znaczy ta hydra marksistowsko-polilobistyczna wciąż podnosi głowę, wciąż próbuje nam się wmawiać, że jeśli jest za dobrze, to wina wolnego rynku, jeśli jest źle, to też jest wina wolnego rynku, jeśli jest średnio, to też jest wina wolnego rynku. Generalnie za wszystko jest odpowiedzialny wolny rynek. Natomiast my chcemy skromnie, takie skromne zadanie sobie stawiamy, żeby no, trzymać się na tym stosunku, pokazać ludziom, że może nie wszystkiemu jest wolny rynek, a nawet częściej co innego niż wolny rynek jest odpowiedzialny za problemy, za kryzysy takie jak ten, który teraz na przykład mamy. Problemem w Polsce jest tylko to, że wykazywanie, że warto się trzymać zdrowego rozsądku jest mało popularne, zwłaszcza w środowiskach no, takich naukowych. Naukowcy zajmują się wieloma rzeczami, ale rzadko wprost odnoszą się do istotnych problemów. W związku z czym nie ma kto nas uczyć wielu rzeczy i dlatego musimy się sami. No i dlatego jest pomysł Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. To ma być założenie, taka sieć różnych klubów w całej Polsce, które będą się, już się wymieniają ze sobą różnymi informacjami, doświadczeniami, a my jako, no powiedzmy, nazwijmy to założyciele i najbardziej doświadczeni w tej dziedzinie, nazwijmy to, jesteśmy po to, żeby cały ten ruch wspierać, pomagać i inspirować. To tyle tytułem wstępu. Jestem oczywiście chętny odpowiedzieć na wszelkie pytania. Jako, że tak powiem, wstęp do naszej działalności chciałem przekazać tutaj zalążek biblioteki, mam nadzieję, przyszłej, na ręce Mateusza Wydziała. Taka biblioteka już podobna powstaje w Krakowie. Tam jest tak, od pół roku bardzo aktywny Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Przepraszam, biegłem trochę, to jest jedyny dzień, to jeszcze wiesz. Bardzo dobrze. Więc tytułem takiego symbolicznego właśnie pasowania na szefa klubu łódzkiego. Przekazuję książeczkę, nawet jeśli już masz taką, to będzie to długo. Dziękuję serdecznie. Wersja angielska. Tutaj do biblioteki będzie wersja angielska. Nie, będzie wersja angielska. No, więc w ogóle takie stworzenie takiej małej cyteczki, chociaż podstawowych rzeczy, może książki mogą być do wymagania, ważne, żeby czytać. Dobra, i zapraszam teraz Mateusza, żeby przejął.
klasy to była idea oczywiście Witka, do której byłeś sceptyczny na początku. To nie zmieniłem zdanie, jak się okazało, całkiem to się wypaliło. Kilka rad z mojego doświadczenia, znaczy ja kasę nie zakładałem, ja zakładałem koło naukowe, ale zasadniczo formule swojej podobne do kasy, tylko zanim jeszcze kasy zaistniały, zanim zaistniał Instytut Prezesa tak naprawdę, to założyłem koło naukowe. I kilka słów doświadczeń, na temat moich doświadczeń, to proponuję zawsze, żeby przed każdym spotkaniem wstęp, ktoś, jeśli jest jakieś referowanie wstępu albo jakaś lektura była do przeczytania, to żeby to referowanie nie zajmowało dłużej niż pół godziny, dlatego że kasa nie służy temu, żeby ktoś przeprowadzał godzinny 90-minutowy wykład. Kasa służy do tego, żeby wymienić między sobą opinię i dyskutować. To jest przede wszystkim klub dyskusyjny. Oczywiście zazwyczaj czasem mogą być od tego wyjątki. No i podążając z tym przykładem, staram się zrobić krótkie prowadzenie, takie 20-30-minutowe na temat szkoły austriackiej, a potem zaproszę wszystkich do rozmawiania na dowolny temat związany ze szkołą austriacką albo z kasą. Roboczo pytanie możemy postawić takie, dlaczego austriacka szkoła ekonomii? No, jest wiele powodów, ale ja myślę, że można wybrać sobie takie cztery najważniejsze, w zasadzie z akcentem na czwarty, ponieważ jest bezpośrednio związane z tym, na trzeci i czwarty, ponieważ są problemy bezpośrednio związane z tym, co się obecnie dzieje. Pierwsza kwestia to jest kwestia ekonomii jako nauki. Tego, że ekonomia to jest pewien zestaw stwierdzeń na temat tego, jak funkcjonuje gospodarka. Stwierdzeń, które mają moc powszechnie obowiązującą. To znaczy stwierdzeń, które dotyczą zawsze wszystkich gospodarek, które analizujemy w historii człowieka w każdym miejscu, bez względu na to, czy człowiek założy gospodarkę na Księżycu, czy założy na Marsie, czy ona jest na Ziemi. Jest pewien zestaw stwierdzeń ekonomicznych, które zachowują swoją prawdziwość i które odnoszą się do opisu świata bez względu na to, gdzie człowiek będzie żył w zasadzie. Możemy sobie wyobrażać raj, ale badamy pewne kłopoty, o których teraz nie ma sensu rozmawiać, bo to by się zainteresował, bo lubi filozofię. Natomiast co do tych praw ekonomii, założyciel szkoły austriackiej był Karl Menger, który włączył się w taki spór metodologiczny troszeczkę przesadzony, teraz jego opisy są troszeczkę przesadzone, ale w swojej esencji, przynajmniej w tych niższych pokoleniach, ten spór się dosyć wyraźnie zarysował. Znaczy Menger twierdzi, że jest zestaw pewnych praw ekonomii, które są powszechnie obowiązujące, tak jak mówiłem, a jego przeciwnicy ze szkoły historycznej twierdzili nie. Nie ma absolutnie obiektywnych praw ekonomii, które mają moc powszechnie obowiązującą. Prawa ekonomii można dowolnie zmieniać. Tak? Czasem się nawet te postulaty do dzisiaj pojawiają, to jest ważne. Który to polityk mówił o tym, żeby zawiesić działanie gospodarki rynkowej? Marek Rydzuch, tak? O ile pamiętam. Z kolei jeden z przedstawicieli RPR w rządach, tak? Twierdził, coś źle powiedziałem? Marek Rydzuch, no właśnie. Z kolei Zygmunt Wrzodak twierdzi, że prawa ekonomii są od nas zależne, możemy je dowolnie zmieniać. Także takie postulaty przez to czas się pojawiają, chociaż nie są już w głównym nurcie, ale nie są w głównym nurcie głównie ze sprawą właśnie szkoły austriackiej, tego, że kładła nacisk na to, że istnieją obiektywne pewne prawa ekonomii, które są niepodważalne przez wolę człowieka na przykład. Bo swoją wolą człowiek nie jest w stanie, oczywiście może wybierać swoje cele, ale nie jest w stanie podważyć pewnych praw ekonomii. One są jakby poza jego zasięgiem. I Menger, angażując się w spór ze szkołą historyczną, to właśnie podkreśla. Dlaczego jest to ważne? Jest to ważne głównie dlatego, że szkoła historyczna była nazywana kojarzona z nazwą socjaliści z katedry, którzy bronili zawsze władzy. Mogli bronić władzy. Władza w tym momencie stawała się siłą, która może dowolnie zmieniać prawa ekonomii. Prawda? Jeśli nie ma powszechnie obowiązujących praw ekonomii, to władza może wprowadzać ustawy, jakie chce. Nie martwić się o konsekwencje. Jeśli natomiast są obiektywne prawa ekonomii, to władza nie ma jednak nieograniczonego wpływu na gospodarkę. Okazało się, że Menger miał rację, czy okazało się, po prostu miał rację. I potem w praktyce, gdy ktoś próbował to kwestionować, że nie istnieje obiektywne prawa ekonomii, to mógł się przekonać o przykrych konsekwencjach tego typu podejścia. Drugi wybitny Austriak, czyli von Baberg, no to kolejna zasługa i jeszcze ważniejsza tak naprawdę, bo Menger to jest taki wstęp po prostu do ekonomii. Coś, co dzisiaj, tak jak powiedziałem, przenikło do też głównego nurtu.
To, że istnieją pewne obiektywne prawa ekonomii, w zasadzie na poziomie ogólnym się zgodzi każdy ekonomista, większość ekonomistów przynajmniej dzisiaj. Natomiast potem się pojawiają ważniejsze wkłady naukowe Austriaków. Drugi to jest Bombaper, wybitny Austriak, uczeń Megera. Oczywiście ze swoją krytykę marksizmu. Tak, Marks, ostatni wybitny socjalistyczny ekonomista chyba, tak naprawdę, który stworzył cały swój system filozoficzno-społeczno-ekonomiczny. Niestety współcześni socjaliści muszą się na niego powoływać, ponieważ wszystko, co było później, to nic sensownego się tak naprawdę nie pojawiło tak dobrego jak prace Marksa. Dlaczego? Głównie dlatego, że został Marks zdezelowany i skrytykowany właśnie między innymi przez Bombawerka. Nie był w stanie Marks odpowiedzieć na krytykę, która się pojawiła u Bombawerka, nie tylko dlatego, że nie żył, ale dlatego, że w jego systemie były zawarte pewne sprzeczności, z których sam sobie zdawał sprawę. Z tych sprzeczności. Marks nie był w stanie na nie odpowiedzieć, więc celowo opóźniał publikację kolejnych tomów Kapitału, które zostało opublikowane po jego śmierci, gdzie tych problemów nie rozwiązał. Bombawerk wziął pod lupę jego tomy, jego całą walorystyczną teorię wartości i pokazał, tu jest sprzeczność, a jeśli nawet założymy, tu nie ma sprzeczności, to i tak, tu jest sprzeczność, a jak założymy, że i tu nie ma sprzeczności, to i tak to w ogóle nie ma sensu, bo to, a to, a tamto. Cała filozofia Marksa opiera się na tym, że laborystyczna teoria wartości, czyli twierdzenie, że za całą wartość rynkową, jaka jest wytwarzana w przedsiębiorstwie, odpowiadają tylko pracownicy, twierdzenie laborystycznej teorii wartości okazało się zupełnie błędne, nawet w swojej takiej analizie pozahistorycznej, głównie teoretycznej. Był to właśnie ten ostatni wielki teoretyk socjalistów, tak naprawdę Marks. I Bombawerk napiętnował dokładnie, co jest nie tak z jego twierdzeniami. A jeśli niepoprawna jest laborystyczna teoria wartości, to niepoprawna jest cała koncepcja praw historii, niepoprawna jest cała koncepcja tego, że kapitalizm musi upaść, że robotnicy muszą biednieć, że musi nadejść rewolucja. Oczywiście Marks mówił na zachodzie, a tu niespodzianka, rewolucja pojawia się na wschodzie. Że nie wcale nie musi nadejść rewolucja, że wcale nie jesteśmy skazani na marsz do socjalizmu. Że z konieczności kapitalizm by zmierzał w stronę socjalizmu, dlatego że będą się w nim nawiązać pewne przyszłości. Co ciekawe, tutaj dygresja mała, to jest teza częściowo poprawna, że kapitalizm będzie zmierzał w stronę socjalizmu, ale jest to teza tylko, która dotyczy współczesnego kapitalizmu, takiego, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, czyli kapitalizmu silnie regulowanego. Tak. W tym znaczeniu kapitalizm silnie regulowany z powodu wewnętrznych sprzeczności, które w sobie ma, będzie zmierzał i już zmierza w stronę socjalizmu, o tym za chwilę. Także ten wkład Bombawerka. Potem się pojawia Mises, czyli najważniejszy przedstawiciel szkoły austriackiej, bez dwóch zdań, chyba się wszyscy zgodzą, ze współczesnych Austriaków. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim krytykuje socjalizm jako system gospodarczy. Pokazuje dalej, bo Bombawerk pokazał, że cała teoria tego, jak kapitalizm zmienia się w socjalizm, jest niepoprawna. Natomiast Mises przejął pałeczkę, że nawet już pomijając, że jest niepoprawna ta ewolucja, jak kapitalizm ma przejść w socjalizm, to nawet jak już założymy, że przejdzie, to socjalizm będzie systemem dużo gorszym niż kapitalizm. Marks oczywiście się tym problemem nie zajmował, bo stwierdził, że zajmowanie się problemem socjalizmu jest nienaukowe. Ponieważ socjalizm i tak musi nadejść, to nie ma sensu rozmawiać, jak będzie wyglądał, skoro i tak nadejdzie. Co zresztą sprawiło, że cała jego praca miała taką otoczkę tajemniczości. Jak Rothbard, dzień dobry, jak Rothbard, uczeń Misesa, w swojej książce o historii myśli zabawnie powiedział, że Marks to był taki dobry teoretyk science fiction, bo znaczy dobry reżyser filmu science fiction. Bo filmy science fiction są ciekawe tak długo, jak w końcu nie zostają w tych tajemnicach, gdy się nie okaże, co jest statkiem, kto jest na tym statku, jacy są kosmici. Film się robi już nudny i nieinteresujący. Natomiast Marks właśnie, w ślad za dobrym filmem science fiction, który jeszcze wtedy nie istniał, okazał się dobrym prorokiem w tym filmie, w tej pewnej kwestii, nie chciał opowiadać, jak wygląda socjalizm, żeby stworzyć właśnie aurę tajemniczości tej otoczki. A jak to będzie wyglądało, nie wiemy, zobaczymy, ale zmierzamy w tę stronę. Wszyscy inni, którzy na ten temat dywagowali, stawiali się na po prostu pośmiewisko. Tak jak wspomniałem o kurczach, które się będą piekły, zatem na nasz kłód, wieloryby się zmienią banty, wieloryby woda będzie, w rzekach będzie płynąć lemoniada i takie różne futurystyczne opowieści. Ale wracając do Misesa. On wydemonstrował, że socjalizm jest systemem, który nie będzie mógł rozwiązać problemów nieszczęśliwości. Nie będzie w stanie efektywnie gospodarować, dlatego że wykończy wszystkie rynki.
rynki ogólnie rzecz biorąc to są bardzo efektywne mechanizmy, nie idealne, bo cały czas codziennie na rynku jest popełniane wiele błędów, ale błędy są cały czas kapitalizowane za pomocą zysków i strat. Procesy gospodarcze są zatrzymywane, te, które są nieopłacalne, rozpoczynane są kolejne, również mogą się okazać błędy, ale cały czas jest permanentna wycena. Jest permanentna wycena wszystkich zasobów, dzień w dzień. I ta wycena sprawia, że za jej pomocą wykonuje się transfer własności, na przykład. Jest coś takiego jak społeczna funkcja bankructwa, o której mówią ekonomiści, że przedsiębiorstwa bankrutują dlatego, że są źle zarządzane, albo źle przewidziały przyszłość, albo mają źle zalokowane środki, pojawiają się straty, firma musi upłynnić swój majątek, majątek przechodzi do innych sektorów, ręce innych przedsiębiorców. I cały czas ta wycena się odbywa między przedsiębiorcami, którzy spekulują do tego, jak mają wyglądać przyszłe warunki rynkowe. Po wprowadzeniu socjalizmu obcinamy głowy wszystkim przedsiębiorcom, wykluczamy ich przymusowo w rynku i wprowadzamy jednego centralnego planistę, który się uważa za ostatecznie decydującego zasobami. I w tych warunkach socjalizm musi skutkować w stanie Misesa kompletnym warunkiem zasobów, ponieważ nie ma jak alokować tych zasobów, nie ma jak ich wyceniać tak, jak to się dokonuje codziennie w wyniku przedsiębiorców na wszystkich rynkach. To jest ten krok Misesa dotyczący socjalizmu. Trzeci ważny i czwarty najważniejszy, do którego zmierzam, najważniejszy z punktu widzenia dnia dzisiejszego, to oczywiście teoria pieniądza, bez dwóch zdań, ważniejsza niż nawet socjalizm, chociaż ze sobą powiązana tak naprawdę jak cała ekonomia. Teoria pieniądza. Znaczy, począwszy od Mengera, bo uważam, że się teorią pieniądza to się w ogóle nie zajmował, począwszy od Mengera, przez Misesa, skończywszy na Rothbardzie, też austriackim ekonomiści uczni Misesa. Austriacy zajmowali się tym, czym tak naprawdę jest pieniądz. I od Mengera pokazywali, że pieniądz jest swojego rodzaju towarem, dobrym pośrednim, które stopniowo się wykształca na rynku z barteru. Pewne rzadkie dobro, dobrze transportowane, podzielne, łatwo wymienne, które ma jakieś wartości, które stopniowo że są rozpoznawane z pośrednim towarem, staje się pieniądzem, tak jak się stało złoto i srebro pieniądzem stopniowo, jak kruszec stał się pieniądzem. I ono pełni swoją funkcję właśnie przez to, że jest tym rzadkim dobrem obracanym przez poszczególne podmioty rynkowe, które je posiadają. W oparciu o to kształca się akumulacja, czyli właśnie wycena wszystkich zasobów, w oparciu o to też jest możliwa akumulacja kapitału. Bo jak jest kalkulacja, czyli jak wszystko możemy wycenić, stół, drzwi, krzesło, no to możemy wycenić, jaki mamy kapitał. I ta wycena też oczywiście jest poddawana ciągłym fluktuacjom na rynku. Natomiast historycznie te funkcje pełniło złoto. Mieliśmy tak zwany standard złota, że te pieniądze, które funkcjonowały w obiegu, to były tak naprawdę złote pieniądze. Ale ponieważ rządy lubią się dobierać do tego, co jest dochodowe, no to od standardu złota stopniowo zaczęto odchodzić. Zaczęto wprowadzać pieniądz fiducjalny, czyli pieniądz opierający się na zaufaniu, częściowo pokryty w złocie. To wywoływało bardzo bolesne kryzysy, dlatego że no, pojawiała się pewna stymulacja pewnych sektorów, dlatego że zwiększano podaż pieniądza, zwiększano podaż kredytu, podaż pieniądza wpływała do gospodarki za pomocą rynków kredytowych i to stymulowało pewnego rodzaju inwestycje, na które tak naprawdę nie było wystarczających oszczędności. W momencie, kiedy pojawiała się korekta i okazywało się, że jest to pieniądz fiducjalnie niepokryty, to się deflacja kredytu i ciężka depresja. Ciężka bądź nie. Najcięższa jaka była, to była oczywiście wielka depresja w 1929 roku, która się skończyła tak naprawdę po II wojnie światowej dopiero. Proszę nie wierzyć w te tramwaje, bo wieści o Rooseveltzie. W konsekwencji, ponieważ złoto stanowiło... Ta sytuacja, w której się pojawiały te wahania pieniężne, monetarne, nie była zinterpretowana jako, aha, coś jest nie tak. Nie pokrywamy w pełni pieniądza złotem, zatem problem powinien się rozwiązać przez po prostu pokrycie pieniądza złotem. Nie. Złoto było traktowane jako swego rodzaju przeszkoda. My właśnie mamy problem, bo cały czas musimy to złoto wypłacać, kiedy pojawiają się problemy. W ogóle zrezygnujemy ze złota i wprowadzimy pełną pokrywalność waluty złotych. Po prostu miejmy w pełni pieniądz papierowy, fikcyjny, opierający się na zaufaniu, emitowany przez rząd. I to nastąpiło od 1971 roku. I tutaj od 1971 roku mamy absolutną rewolucję w historii świata całego, dlatego że po raz pierwszy tak naprawdę, jeśli się nie mylę, w historii mamy taką sytuację, gdzie cały świat w zasadzie opiera się na papierowym pieniądzu.
Wraz z tą zmianą od 1971 roku mamy astronomiczne przyrosty długu prywatnego i publicznego. Jak popatrzymy na poziom długu sobie do 1971 roku, co jakiś tam rośnie, a od 1971 roku gwałtowny wzrost i prywatnego, i publicznego długu. Wzrost dużo większy niż przyrost podaży pieniądza, bo jedna sprawa jest taka, że podaż pieniądza nie przyrastała wyraźnie do 1971 roku i od tytułu zaczęła rosnąć wyraźnie. Natomiast dług zaczął rosnąć jeszcze wyraźnie, jeszcze bardziej niż przyrosty w podaży pieniądza. Z czego to wynika? To wynika to z tego, że ponieważ państwo może dowolnie tworzyć strumienie pieniężne, może dowolnie tworzyć jednostkę pieniądza, to oznacza również, że może pokryć dowolną liczbę długów. Tak? W momencie, kiedy mamy nawet częściowe pokrycie złotem, istnieje pewna bariera, jeśli się państwo zobowiązuje do wypłaty złota za papiery. Istnieje pewna bariera, że jak za dużo zacznie wypłacać tych papierów, to nawet słabe przywiązanie się załamie. Tak jak się załamało w 1971 roku, gdy Nixon stwierdził, że już nie jest w stanie wypłacać złota. To nie była nagle decyzja taka, a odejdźmy już sobie od złota, tylko po prostu ogłoszenie tak naprawdę bankructwa. Nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań, przykro mi, musimy przejść na standard papierowy. Także ponieważ jest taka sytuacja, że rząd tworzy pieniądze, które są zupełnie niepokryte rzadkim towarem, takim jakim jest złoto, tylko po prostu emituje je albo za pomocą papierów, albo tak jak jest współcześnie głównie za pomocą pieniędzy na depozycie zaksięgowanym w banku na komputerze. Ponieważ taka sytuacja następuje, to de facto jakiekolwiek zobowiązanie może zostać przez państwo pokryte po prostu emisją pieniądza przez państwo bądź przez banki, bo banki tak naprawdę emitują pieniądze, ale w połączeniu rzecz jasna z bankiem centralnym i aparatem państwowym. I teraz tak, co to wnosi do naszej analizy? No, mianowicie bank centralny to jest socjalizm w pigułce. Jak jeszcze parę lat temu się mówiło o tym, że bank centralny to jest coś, o czym mówią Austriacy, co trzeba zawsze podkreślać. Jak jeszcze parę lat temu ktoś mówił, że bank centralny to jest narzędzie socjalizmu i wkrótce się stanie narzędziem socjalizmu, to patrzono na niego jak na wariata. Bank centralny to jest instytucja w państwie demokratycznym, niezależna od polityków, której celem jest utrzymywanie stabilności cen. Tak się to przedstawia. Podczas gdy tak naprawdę bank centralny jest jeszcze czymś innym. Bank centralny, to też zwraca uwagę na to, jest pożyczkodawcą ostatniej instancji. Czyli jest ostatnią instancją, która jest w stanie dostarczyć płynność podmiotom rynkowym. A skoro jest w stanie dostarczyć płynność podmiotom rynkowym, to tak naprawdę jest w stanie wszystko znacjonalizować. Tak? To jest coś, o czym już się tak naprawdę nie mówi. Na czym polega socjalizm tak naprawdę? Przychodzi Stalin albo Pol Pot i wydaje dekret. To znaczy, nie wydają dekretów, bo się nie przejmowali prawem. No nie byli faszyści. Faszyści się przejmowali prawem. Mieli tą koncepcję instrumentalną, że musi być prawo wprowadzone. Jest prawo, tak. W ślad za tym dobrze te tradycje pielęgnują prawo i sprawiedliwość w Polsce. Musi być prawo. Na wszystko. Bo nie wiadomo, jak absurdalne się to wydawało, jak nieuczciwe. Musi być zawsze prawo. Jak jest prawo, to najważniejsze. To jest zgodne z prawem, wtedy jest wszystko. Natomiast socjaliści zazwyczaj się prawem nie przejmowali w ogóle. Więc. Nie, oczywiście nie wprowadza prawa, ale przychodzi sobie Stalin i dekret w cudzysłowie wydaje, że wszystko staje, przychodzi na własność jego, czy tam na własność państwa, jego koleżanek, jego urzędników, jego partii. Wszystko zostaje przejęte. Dekret nacjonalizacyjny, prawda? Jest po prostu przejęcie werbalne na własność faktyczne, zawłaszczenie fizycznie przymusem. Natomiast bank centralny funkcjonuje inaczej. Bank centralny nie stosuje przymusu, ale bank centralny emituje pieniądz, który jest ostatnią jednostką zawsze w obrocie gospodarczym. Wszystko jest praktycznie w pieniądzu wyceniane. Wszystko ma swoją cenę. A skoro dowolnie może kreować pieniądz bank centralny, to może kupić dowolną rzecz, bo wystarczy, że wykreuje dowolną liczbę pieniędzy. Nie musi produkować niczego, nie musi handlować niczym tak naprawdę, tylko musi zaksięgować sobie pieniądze i ogłosić, że kupuje takie a takie aktywa, albo takie a takie towary. I w tym momencie dokonuje de facto nacjonalizacji, tylko że za pomocą mechanizmu wymiany swobodnego, teoretycznie swobodnego, bo jak gdyby w tej transakcji na osoba chcąca sprzedać, po prostu to sprzedaje. Ale mamy po drugiej stronie instytucję nierynkową, czyli państwo, które tworzy dowolnie pieniądz niepowiązany z kosztami jego produkcji w żaden sposób tak naprawdę. No może częściowo. Ta farbka jednak może mieć trochę znaczenie na bankrocie, prawda? Ale ma znaczenie zdecydowanie marginalne. Jakie to przynosi konsekwencje? No przynosi to niewątpliwie pokusę nadużycia ze strony instytucji rynkowej. Wiemy, instytucje rynkowe wiedzą o tym, że bank centralny może kreować pieniądze, że może je wykupywać, że może spłacać dowolnie zobowiązania,
te instytucje będą podatne na zachowania dużo bardziej ryzykowne niż w przypadku, w którym musiałyby płacić swoje rachunki z własnej kieszeni. W ten sposób wykształca się klasa menedżerska specyficzna, o tym pisał Joseph Schumpeter, też Austriak, też ekonomista. To znaczy nie austriacki ekonomista, ale Austriak z narodowości i ekonomista. Zresztą bardzo lubię o nim anegdotę. Bardzo skromny człowiek, lubi opowiadać o nim anegdotę. Kiedyś powiedział, że chciałbym zostać, jak to było, najlepszym jeźdźcą konnym w Wiedniu, najlepszym kochankiem w Austrii, najlepszym ekonomistą na świecie. I po jakimś czasie skromnie wyznał, że udało mu się tylko zrealizować 2 cele z tych 3. To jazda na koniach mu wychodziła dosyć kiepsko. Także jak widać, skromny człowiek, oczywiście z przekąsem mówiąc. Z przekąsem dostosowanie jest skromny, ale napisałem książkę Kapitalizm, socjalizm, demokracja. I przejął trochę z Marksa tez, twierdząc, że kapitalizm będzie w naturalny sposób zmierzał w stronę socjalizmu. Ale to zmierzanie w stronę socjalizmu nie będzie powodowane problemami, jakie ma kapitalizm, tylko jego sukcesami. Przez to, że kapitalizm będzie odnosił coraz lepsze, coraz większe sukcesy, będzie stopniowo zanikać własność prywatna na rzecz jakiejś takiej klasy menedżerskiej. I ta klasa menedżerska zacznie funkcjonować w oderwaniu od tego, czym gospodaruje. Naprawdę państwo może przejąć na własność ostatecznie zasoby, a gospodarowaniem zajmie się klasa menedżerska. Więc to jest swego rodzaju mechanizm, który obserwujemy dzisiaj, chociaż nie do końca, bo jednak mamy problemy. To nie jest tak, że mamy same sukcesy. Zresztą o tym ciekawy tekst, a propos czytałem, który jeszcze jest opublikowany, a propos tego, jak Schumpeter to postrzegał, przechodzenie w ten socjalizm z kapitalizmu. I teza Schumpetera ma zastosowanie tylko i wyłącznie w tej sytuacji, gdy mówimy o rynku regulowanym. W takim, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj właśnie z tą emisją pustego pieniądza. Banki nie są tak naprawdę instytucjami prywatnymi, wbrew temu, co się twierdzi. Nie są tak naprawdę spółkami akcyjnymi. No to jest, ponieważ dzisiaj obserwujemy taki rozrost klasy menedżerskiej w tych instytucjach, to się mówi o tym, że kapitalizm się zmienił w paskudną wersję spółek akcyjnych i trzeba w ogóle zlikwidować spółki akcyjne. To też takie głosy się pojawiają, tak jak na przykład słyszymy głosy, że pojawiają się problemy na rynku finansowym, no to co, zlikwidować rynek finansowy. Tak? Pojawiają się problemy z instrumentami pochodnymi, to zlikwidować instrumenty pochodne. Tak? To jest takie wylewanie dziecka z kąpielą. Na tej samej zasadzie mówi się, są problemy ze spółkami akcyjnymi, więc mam. Takie też się całym kanale może zlikwidować. No tak, ale nie, są takie głosy naprawdę. Zakazać instrumentów pochodnych, zakazać giełd, zakazać spółek akcyjnych. A tak naprawdę spółka akcyjna to jest bardzo dobry wynalazek. Tylko my nie mamy tak naprawdę spółek akcyjnych dzisiaj, czego świetnym dowodem są bankructwa banków, jakie w tej chwili zaszły w Stanach Zjednoczonych. Tam bank zbankrutował i akcjonariusze dostali nigdy smaki. Znaczy całość została przejęta przez aparat państwowy i przekazana kolejnemu bankowi. W zasadzie akcjonariusze nie dostali w żaden sposób, nie zostali zaspokojeni, a powinni przecież oni jako właściciele w pierwszej kolejności być zaspokojeni. A tak naprawdę to nie następuje, dlatego że mamy pewną klasę menedżerską w tych bankach. Ta klasa jest powiązana z technokratami politycznymi, którzy zarządzają bankiem centralnym, decydują o tym, komu udzielać, na jakich zasadach pożyczek. I dwa słowa jeszcze na koniec, już zmierzając, finalizując. To, co się w tej chwili dzieje, warto powiedzieć o operacjach, jakie przeprowadza Ben Bernanke. Ben Bernanke w tej chwili, czyli prezes Banku Centralnego Amerykańskiego, rozszerzył zdecydowanie zakres swoich operacji. To jest znowu to, co mówiłem o tym, że bank centralny to jest socjalizm w pigułce. Jeszcze dawniejszy, parę lat temu mówiono o tym, że bank centralny to jest taka instytucja, która tylko ma handlować papierami skarbowymi, które są bezpieczne. Skupować je, handlować nimi i tyle. Po to, żeby częściowo, w dużej mierze wspierać państwo, żeby państwo nie musiało płacić długu tak naprawdę, bo jak bank centralny, tak naprawdę się bank centralny skupuje obligacje. Tam się teraz mówi o tym, że państwo nie może drukować pieniędzy. Niby nie można, ale sytuacja wygląda tak, że bank centralny skupuje obligacje, trzyma obligacje na swoim koncie. W momencie, kiedy jest data, w którym trzeba obligacje spłacić, no to budżet państwa oczywiście musi zapłacić. Płaci bankowi centralnemu za tę obligację, obligacja przepada, a potem bank centralny księguje to jako swój zysk i jest zobligowany to wpłacić do budżetu. Tak właśnie funkcjonuje dzisiaj. I rzekomo ponoć nie ma druku pieniędzy przez to. Bo jest przecież zapłata, prawda? Tylko są dwie osobne regulacje. Tutaj obligacja ma być płacona, a osobna regulacja, że Fed potem czy NBP musi wpłacić zysk do budżetu państwa z powrotem.
Natomiast nastąpiła duża jakościowa zmiana. W tej chwili Bernabe handluje już de facto na niespotykaną skalę papierami komercyjnymi, po prostu komercyjnym długiem, instrumentami pochodnymi, które były wymitowane w trakcie tej całej bańki nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Handluje bezpośrednio instrumentami pochodnymi z zobowiązaniami kredytowymi Amerykanów na kartach kredytowych, kredytów samochodowych, kredytów studenckich w tej chwili i oczywiście kredytów mieszkaniowych. W tej chwili posiada je w swoich księgach. Już zobowiązał się do tego i zaznaczam, że moje dane mogą być nieaktualne, bo mam je sprzed paru dni, a on w ciągu kilku dni zostanie wymyślić kolejny program na kilkaset miliardów. Jeszcze kilka dni temu wraz z planem Wolsona, czyli tym, który kongres wydaje za pomocą publicznych pieniędzy. Tak, ten pierwszy. Właśnie. To była pierwsza na 100 ponad, tak? Miliardów i teraz ma być kolejna. No w każdym razie ona jest na 700 miliardów. Natomiast całość programu, dodając do tego programy... A, jeszcze coś kongres uchwalił, pomoc konsumentom chyba spłacających pożyczki. Natomiast do tego dochodzi jeszcze Fundusz Gwarancyjny Bankowy Amerykański i przede wszystkim Fed, czyli Amerykański Bank Centralny, i w sumie te operacje to jest 8 bilionów dolarów, 8,3. Z tym, że mówię, to jest sprzed tygodnia badana, więc już mogło być kolejny program uchwalony. 8,3 biliona dolarów to jest ponad 50% PKB amerykańskiego, prawie 60% PKB amerykańskiego w ciągu roku. W ciągu roku. Także mówienie o tym, że bank centralny jest socjalistycznym w pigułce, jest już nieaktualne tak naprawdę. To jest socjalizm de facto. W tej chwili nie funkcjonuje coś takiego jak bankructwo w amerykańskiej gospodarce. Bank centralny wykupuje każdego możliwego bankruta, no, odpuścił ile ma. Tak? I co się działo, bo było dosyć gorąco. Bo zaraz AIG miało upaść i dostało się pożyczkę. Do czego to prowadzi? No, oczywiście wzmacniania klasy menedżerskiej. Menedżerowie w AIG dalej sobie żyją dobrze, jeżdżą do SPA, są to przecież jest też bardzo ważne, prowadzić taką działalność. I w tym znaczeniu Schumpeter i Marx stają się mieć rację. Taki kapitalizm będzie zmierzał do tego, że będzie zanikać osobista odpowiedzialność, będzie się wykształcać coraz bardziej klasa konsumpcyjna menedżerów, którzy nie funkcjonują w oparciu o zasady rynkowe, nie rozumieją zasad gospodarki rynkowej tak naprawdę, żyją sobie z konsumpcji funduszy, które są otrzymywane z kreacji pieniądza, a wszystko to jest rezultatem podejścia od standardu złota. Także, jak to się mówi, unintended consequences, czyli niezamierzone, a może zamierzone przez niektórych, ale niezamierzone konsekwencje likwidacji standardu złota w 1971 roku. Dzisiaj dopiero zbieramy tego owoce tak naprawdę, bo w pełni się rozrósł ten system oparty na pustym pieniądzu, gdzie już tak naprawdę rezerwy w ogóle nie grają roli. Fakt rezerwy w ogóle nie grają roli. Już dzisiaj. Także to rzecz jasna wprowadza, bo już mamy tak naprawdę do czynienia z socjalizmem finansowym w Stanach Zjednoczonych, a jak mamy do czynienia z socjalizmem finansowym i likwidacją rynku finansowego, to jest tylko krok, a w zasadzie już można nawet mówić o tym, że nie krok, bo już mamy w zasadzie do czynienia prawie z socjalizmem w realnej gospodarce. Jeszcze tylko trzeba czekać, aż zaczną wypływać producentów samochodów, co prawdopodobnie nie długo nastąpi wbrew deklaracjom, prawda, że nie nastąpi. To jest też teza, że to ma się zrobić, więc zmieniamy się powoli w taką Japonię z lat 90. I ważne jest to, żeby pamiętać o szkole austriackiej, która pokazywała, że istnieją pewne powszechne prawa ekonomii, podsumowując, że marxizm nie ma racji, że kapitalizm prawdziwy oparty na prawdziwy, jak to brzmi pretensjonalnie. Kapitalizm oparty na pewnej własności prywatnej nie będzie prowadził do rewolucji ani socjalizmu, wcale nie będzie prowadził do pauperyzacji i zubożenia społeczeństwa. Że socjalizm po wprowadzeniu nie jest w stanie funkcjonować, więc strona, w którą zmierzamy w tej chwili, jest bardzo niebezpieczna i że jeśli nie będziemy mieli standardu złota, to będziemy mieli poważne kryzysy i promowanie sytuacji, w której system będzie automatycznie właśnie zmierzał w coraz bardziej w stronę coraz większej liczby interwencji, aż do wprowadzenia socjalizmu. Więc dlatego warto zakładać kasę, kółka kształceniowe, dyskutować na te tematy, także z innymi ludźmi, zapraszać najczęściej, często proponuję też ludzi różnych poglądów, żeby przychodzić, podyskutować na te tematy, szczególnie na temat problemów dzisiejszych, tego, czy mamy przypadkiem, nie powinniśmy wrócić do standardu złota po to, żeby zniszczyć problemy, które spowodowały te kryzysy. To tyle, dziękuję i zapraszam do komentarzy. Mogę, jak tylko się podpieszy? Nie. Ja jeszcze mam taki komentarz, wspominałeś o tym, żeby dyskutować, żeby referować i żeby zapraszać ludzi.
Lepiej jest kwestia jest taka, że jak najbardziej tak, ale żeby nie zapominać o tekście, dlatego że, znaczy o lekturze. Dlatego, że to jest tak naprawdę taki główny wątek, który przynajmniej mnie przyświecał, kiedy myślałem o tym, o tej, powstaniu, o zainicjowaniu tej sieci. I że ostatecznie no nie ma mądrych, tylko musimy się najpierw trochę sami nauczyć. Od kogo się uczyć? No właśnie od tych, którzy byli mądrzejsi trochę, czyli od Austriaków, którzy, którzy to jawno napisali. I czego część już przetłumaczyliśmy na polski, jest to nieco łatwy kontakt z tą literaturą, ale jeszcze dużo jest przed nami do zrobienia oczywiście, do przeczytania i przetłumaczenia. Więc jeśli zabraknie nam prelegenta, jeśli zabraknie nam osoby do zaproszenia, to pamiętajcie o tym, że zawsze warto przeczytać nawet krótki tekst austriacki i gruntownie go zanalizować wspólnie. Wtedy oczywiście dobrze jest, jeśli ktoś no, jest specjalistą tego tekstu i właśnie może krótki referat na ten temat wygłosić i poprowadzić być przewodnikiem po tym tekście, ale możecie też się traktować jako równoprawni zupełnie, jako ludzie, którzy wszyscy czytali dany tekst i wiedzą na jego temat równie dużo. Ale tak, nie, znaczy ja implicite zakładałem, że tekst oczywiście nie trzeba mieć o czym dyskutować, także najlepiej jest tekst. I nie zapraszać gości najlepiej. Najlepiej. Chyba, że raz. Najlepiej w swoim towarzystwie, najlepiej rówieśników. Nie tak, żeby było ekskatedra. Właśnie to chodzi, zaleta tych spotkań jest to, że ma nie być ekskatedra. Zaleta tych spotkań jest to, że jest swobodna wymiana, absolutnie swobodna, na równym poziomie między wszystkimi uczestnikami, bez względu na to, czy ktoś szykuje referat, czy nie. Czy nie ma nikogo referującego, czy jest po prostu ktoś, kto prowadzi dyskusję, albo nawet bez prowadzenia dyskusji. To jest ktoś, kto pierwszy zabiera głos. Może też tak być. Nie musimy za każdym razem wyznaczyć prelegenta. Wybieramy sobie tekst do czytania, który nas interesuje, problem, który nas interesuje. Najlepiej kontrowersyjny jakiś. Najlepiej też szukać takich tekstów, gdzie zdarzają się często, gdzie jest dwóch Austriaków, którzy się ze sobą kłócą i obydwa teksty czytać. I to jest też dobre pole do wyjścia do dyskusji. Wtedy każdy sobie czyta taki tekst. I nawet nikt nie musi robić prowadzenia, tylko po prostu przychodzą ludzie, którzy się zaznajomili. Ci, którzy się też nie zaznajomili, przychodzą, mogą słuchać, czasem coś powiedzieć, też przecież nie ma problemu. I kto pierwszy się odzywa, jakoś się toczy dyskusja spontanicznie. Także to jest główna zaleta kasy i do tego bym namawiał, żeby to się właśnie w żadnym wypadku nie zmieniało w jakąś formułę ex cathedra, bo to przede wszystkim ma służyć stymulacji własnego myślenia i dyskutowania przede wszystkim. I teraz się powinien nie skrytykować i zaatakować. Będziemy w duchu prawdziwego kasa. A czy dzisiejsze spotkanie też ma wyglądać w ten sposób? Czy... Tak, oczywiście. A już jakieś pytanie jest? Bo ja mam jedno. Będzie problem. To proszę, ja. Tak? Znaczy, no nie wiem, czy to jest dobre pytanie, dzisiejsze spotkanie, ale... Nie ma złych pytań. Najlepiej tak. Chciałem się zapytać, jaka jest najlepsza metoda dojścia, promowania idei kapitalistycznej? I dlaczego? I dlaczego tak myślicie? Chyba to zrobimy, nie? To jest nasza odpowiedź. To znaczy, nam się wydaje, że najlepsza idea jest, najlepszym pomysłem jest zmiana świadomości. Każdego człowieka, no tych ludzi, do których możemy dotrzeć. Na tych szczyt próbujemy dotrzeć do jak największej liczby ludzi i przeorać sposób ich myślenia, możliwie najgłębiej. Ale jak rozumiemy świadomości? Czy poglądów etycznych, czy poglądów na standard złota, czy może czegoś innego jeszcze? Ja myślę, że generalnie przede wszystkim chodzi w ogóle o samodzielność myślenia, o niezależnienie się od wpływu propagandy państwowej, czy jakichś politycznych typowo. I wyrobienie w ludziach krytycznego spojrzenia na sprawy dotyczące przede wszystkim ekonomii. Co jest o tyle istotne, że ludziom się wymaga, że właściwie o ekonomii oni nie mogą nic wiedzieć. Ekonomia jest strasznie skomplikowana. Pieniądze, tego widzimy tych wszystkich nadętych panów, którzy w tych bankach tam gdzie siedzą i to mają. I mówią takim językiem, który dla przeciętnego człowieka jest mało zrozumiały. My chcemy ludziom pokazać, że to jest wszystko dęte i że to są sprawy często bardzo proste.
które są celowo zamglone, zaciemniane, rozdrukowane, żeby ludzi jak najdalej od tego odsunąć. Jednocześnie można im wmawiać, że oczywiście no, każdy musi żyć ekonomii, on się interesować i tak dalej, odpowiadać na przedmiot przedszkolu, ekonomia. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie się trzymali od tego z daleka, od tego są mądrzejsi, znaczy na górze, tam oni zadbają o nas. Więc generalnie chodzi o to, żeby w ten sposób przeorać ich świadomość, nie w ten sposób, że my nie będziemy tłuc do głowy inne rzeczy niż tamci na górze, inną propagandę będziemy ich maltretować. Tylko raczej chodzi o to, żeby ich uwolnić z pewnych, żeby im pokazać pewne rozwiązania, do których nie mają dostępu na co dzień, do których dostęp jest w jakiś sposób bardzo hamowany. A to, że był hamowany, o tym świadczy to, że no, już nie mówię o tych 50 latach komunizmu, kiedy to i tam to było, wszystko było zabronione, wiadomo. Ale mówię o tych ostatnich 20 latach, kiedy też właściwie nic się nie działo, jeśli chodzi o wydawanie książek autorów austriackich, które w ostatnich 2-3 latach coś się dzieje dzięki inicjatywie zupełnie oddolnej, zupełnie niezależnej od już nie tylko kół państwowo-politycznych, ale niezależnych także od kół typowo naukowych. Często wbrew kołom, dlatego że to jest wciąż niewygodne. To jest niewygodne, dlatego że kwestionuje to establishmentowy taki układ na rzecz skąd polityczną feudalny. Na każdej stronie książki takie jak na przykład Ludzkie działanie jest, każda strona jest takim manifestem, żeby uwolnić jednostkę od struktur, propagandy, która próbuje tę jednostkę zapłaszczyć, która próbuje przejąć jednostkę na własność państwa. To tyle mojego takiego wolnej dywagacji na ten temat. W sensie to jest taka nauka odwagi, żeby ludzie się rozwalę. Znaczy ja sobie myślę, że w ogóle kapitalizmu, idei wolności nie da się dokonać na halnie, bo to wymaga bardzo dużo odpowiedzialności. Więc można, że to tak zwane socjalizm realizm, no, teraz można pomyśleć na halnie. No to jest to właśnie tam darmowe przedszkole, żłobek i tak dalej. Czyli generalnie wielu ludziom nie podoba, ale zawsze daje się ktoś, kto tak bardzo współczuje na to, co widzicie złego, prawda, że tutaj jest darmo od państwa. Albo że wam czegoś zrobić nie wolno, czy tu macie jakieś utrudnienia, więc to się podatki i tak dalej. Natomiast kapitalizm tak się ten kapitalizm mówi tak, po prostu musimy doprowadzić też sami siebie, gdyż swoimi wyborami, bo w końcu też jest troszeczkę zaangażowana polityka poza ekonomią, do takiej sytuacji, żeby ten system oceniający pomocy nawet ludziom, którzy się potkną, umożliwiał szybką reakcję na prawo. A w tym sposób z tego, co widzę, z tym przedsiębiorcą, który skrótnie się boi po prostu, gdzie się boją się działać. To jest prawda, no kapitalizm jest po prostu takim wyzwaniem. Może nie to jest wyzwanie postawione przed jednostkami, a nie przed tłumami. Oczywiście jest przyjemniej być w tłumie. Łatwiej człowieka przekonać do tego, żeby był razem w grupie, żeby czuł się bezpiecznie. Do tego jest łatwiej przekonać niż do tego, żeby stanął na własnych nogach, spróbował coś zrobić w własnych siłach, spróbował coś stworzyć. To jest fakt. Ale tu jest fajny, wydaje mi się, taki pomysł na propagowanie kapitalizmu. Może polegać na tym, żeby kłaść akcent na to, że kapitalizm nie jest wyłącznie odpowiedzialność jednostki, nie jest to wyłącznie walka jednostki z przeciwnościami, przeciwnie. Czy wolny rynek to jest przede wszystkim współpraca między ludźmi. Współpraca oparta na grze fair play, na sprawiedliwej, uczciwej grze, a nie na ubieganiu się o przywileje i korzystaniu z przywilejów. To jest to współpraca i co więcej, jest to współpraca podlegająca bardzo mądremu planowi. To tak naprawdę gospodarka kapitalistyczna jest gospodarką planową. Tyle tylko, że ten plan nie jest planem centralnym, tylko jest to realizacja bardzo wielu planów właśnie jednostek. Czyli że kapitalizm jest lepszym planem niż plan centralny socjalizmu. Dlatego, że umożliwia realizację planów
sprawie wszystkich ludzi, wszystkich jednostek, a nie tylko tych jednostek, które są ustawione. Więc władza takim troszeczkę paradoksami się posługiwać, przekonywanie do socjalizmu, przekonywanie do wolnego rynku, które z naszego punktu widzenia oczywiście wcale nie są paradoksami. No, brzmią paradoksalnie tego, co nam się kładzie z głów. Może widzi przy kapitalizmie jakaś tam walka między jednostkami, no, śmierć i życie, konkurencja. Wystarczy pokazać z drugą stronę, drugą twarz, żeby tak powiem, tę prawdziwszą i tę istotniejszą twarz, żeby no, taki człowiek niby to, tak niby paradoksem uderzony, zmienić troszeczkę spojrzenie. Zresztą pan pytanie, wracając do pierwotnej treści wystąpienia. Będzie pan w myśli, że zebraliśmy teraz owoce tego systemu monetarnego, który jest utrzymywany od roku 1991. I mi się wydaje, że to, co najgorsze, dopiero może nadejść, ponieważ po pierwsze ani poprawne nie są wyciągane z tego, co zaszło. Nie będę rachunku utrzymuje, teraz mówimy realną stopę procentową w Stanach. No, wygrał taki, a nie inny prezydent też w Stanach. No, taki plan, a nie inny, że podejmuje się Unii Europejskiej. To jest, myślę, dużo bardziej rozwiązanie niż to, co już było wcześniej. Tak, jedno. Pełna zgoda. Najgorsze jeszcze przed nami. Teraz najgorsze się zaczęło i teraz będzie coraz gorzej. To znaczy, myślę o to, że zebraliśmy, to jest jedna z najgorszych konsekwencji po 71 roku teraz, a teraz jest z górki i będzie pan jeszcze trochę gorzej, bo dopiero się to zaczyna nawarstwiać. Kryzys teoretycznie wydawał się, że powinien być inflacyjny, tymczasem jest deflacyjny. W jaki sposób i dlaczego? Ja mam pracowników, to nie jest inflacyjny. Dlaczego jest deflacyjny? W jaki sposób to przebiega i gdzie będzie punkt przełamania? Kiedy wróci inflacja? Czy kiedy się zatrzyma deflacja? Czyli deflacja, czy bez przejścia inflacji? To znaczy tak, deflacja nie jest dlatego, że wali się system kredytowy. To znaczy zawaliło się kompletnie pożyczanie. No, nie do końca się kompletnie zawaliło, ale jest pewien zawrot w systemie kredytowym, bo ten system opiera się, obecny system bankowy opiera się na z jednej strony emisji pieniądza, ale z drugiej strony emisja pieniądza dokonuje się wraz z emisją długu. Jeśli jest pieniądz, który ma wejść na rynek, to on musi wyjść na rynek za pomocą długu. Bank po prostu musi udzielić kredytu. I nawet jeśli jest emisja pieniądza, to niekoniecznie musi się to przekładać na rynek bezpośredni. To, co w tej chwili obserwujemy, PNB zwiększył radykalnie na przykład rezerwy w bankach komercyjnych. To kicho wyjęło, po prostu rezerwy tak wyglądają, a potem 30% w kilka tygodni przyrost radykalny. Ale w okresie nie przyłożono na akcję kredytową, dlatego że banki nie chcą pożyczyć, bo cały czas nie wiedzą, gdzie jest ryzyko, nie wiedzą, komu i gdzie opłaca się pożyczyć. Więc jest zamrożenie rynku kredytowego, dlatego jest kryzys deflacyjny. Więc pytanie, które się pojawia, kiedy te interwencje, które w tej chwili już zostały uruchomione, czyli wpłaczanie rezerw, wykupywanie, najpierw nie wykupywanie, najpierw udzielanie pożyczek pod te aktywa, które tracą na wartości. Teraz już ogłoszona niedawno radykalna zmiana, niezauważona praktycznie, już teraz bank centralny nie pożycza pod aktywa, tylko już będzie skupował aktywa od Fannie Mae i Freddie Mac, czyli po prostu brał na własność i zostawiał pieniądze. Dlatego mamy wprowadzać gwarancje państwowe na rynku międzybankowym, na pożyczki. W momencie, kiedy będzie cały czas, banki już dostaną przekonanie, że mają gwarancję już absolutną ze strony państwa i państwowych, że będą zabezpieczone i wykupione, w tym momencie nawis tak zwany, to się nazywał nawis inflacyjny, czy impuls inflacyjny w końcu wkroczy na rynek i nastąpi przełamanie. I wtedy ta deflacja zostanie zatrzymana. Czy to nastąpi? Na razie nie następuje. Pytanie, jak długo to będzie trwało? Czy będziemy pełzać jak Japonia? Czy w pewnym momencie Bernanke pójdzie krok dalej? Zresztą w swoim tekście w 2002 roku mówił, że trzeba iść dalej. W 2002 roku napisał, chyba w 2002 roku napisał taki tekst, a nie może szóstym. Zrobił to chyba dla Friedmana, takie fasolne teksty, mi się mogło pomylić.
capital text, making sure it doesn't happen here, deflation, czyli deflacja w Stanach Zjednoczonych, jak się upewnić, żeby to nie stało się u nas. I tam jest taki jeden akapit złoty, w którym Bernanke mówi, rząd amerykański, może się pojawić sytuacja deflacyjna, spada cena wszystkich aktywów, spada aktywność gospodarcza, mamy poważny kryzys, ale rząd amerykański ma technologię, która się nazywa prasą drukarską. Czyli po prostu swobodę zwiększania pieniądza w obiegu. I zdałem sobie sprawę z tego, że może być w pewnym momencie nieefektywne zwiększanie podaży pieniądza w obiegu, tak jak to się dzieje za pomocą długu w tym systemie. Zaznaczą, że przecież zawsze istnieją operacje otwartego rynku, czy operacje bankowe, za pomocą których Fed może po prostu wykupywać aktywa bezpośrednio już. Nie udzielać pożyczek bankom, tylko po prostu bezpośrednio wpłaczać pieniądz do obiegu, na przykład przyjść do kogoś i powiedzieć, ja kupuję ten stół, proszę. No, kupuję ten samochód, proszę pieniądze. I rozdawać w ten sposób bezpośrednio pieniądze. Taki mechanizm, który już został w małym zakresie wprowadzony na instrumenty pochody Fannie Mae Freddie Mac. W tej chwili, właśnie parę, chyba dwa tygodnie temu, Bernanke już powiedział, że wprost skupuje, bo wcześniej te tryliony, nie tryliony, tylko biliony, to tryliony angielskie, wcześniej te biliony, które uruchomił, to były zawsze pożyczki, czyli coś, co niby miało jakoś wrócić zawsze. Teraz już otworzył puszkę z rozdawaniem pieniędzy, bo po prostu będzie kupował te aktywa i już zostawił te pieniądze. Więc jeśli będzie szedł dalej tą drogą, Więc jeżeli będzie dalej szedł tą drogą, to deflacja się szybko skończy i będzie inflacja kilkudziesięcioprocentowa. Czy to znaczy, że oni mają takie great expectations biznesowskie, tak, że później te aktywa, które oni skupują, one będą za parę lat bardzo dużo wartości. Tak. Czyli jak będziecie spłacali kredytów, to bardzo chętnie zacznie spłacać. Mają zadany po prostu ten dom na przykład swój czasem niezakończone, czy to stara się szybko buduje. O dziwo, ten sektor się nie morduje o te aktywa. A ponoć są takie bardzo opłacalne, nie? Wydamy teraz 700 miliardów, a za jakiś czas to może być warte 2 miliony nawet. Tu się dodaje, pamiętam, że też, bo nie wiem, czy to u Państwa na naszym blogu kryzys w Instytucjach, czy gdzieś gazetowy, ten przypadek Sarkozy'ego chyba z Alstomem, tak? To chyba nie jest. Tam się to bardzo podobno opłaciło, jako jest powoływany jako taki kazus, jedyny może nawet na świecie, gdzie bardzo duża pomoc państwa, bardzo duża dotacja, to rząd francuski skupił po prostu całą firmę, to jest wielka firma, budująca różne instalacje, ropa, gaz, wszystko. Nie pamiętam, gdzie to też chyba to nie wiem, że tutaj chodzi, może do 70 miliardów euro, ale następnie nie sprzedanie tego załóżmy za 100, 6-4 lat i na zasadzie takich, prawda, że to jest świetny interes dla państwa. Nie wiem, musimy zainwestować, bo te pieniądze państwowe, które nie są nasze, to wydajemy je, a później mamy 30-30% inwestycji w 3 lata. Ja z tego czasu słuchałem takiej audycji właśnie, czy jak to wygląda? Znaczy czy to jest poprawne politycznie, prawda? Robienie tego typu interesów. Raz na dwa, że proces konsumowania tych aktywów no i wycena, to wartości nominalne, która. Absolutnie za dużo. Tak. No sam Buffett robi na ten biznes, to znaczy, że to jednak są tam pieniądze. No i no właśnie takie wykorzystywanie państwa, tak jak tutaj było powiedziane, że koniecznie na te pieniądze, to można je teraz wydawać w sposób dość dowolny. To... Tak, bo to nawet nie nastąpiłoby skonto tych aktywów. Ja mam no i często się podali, że bankowość szwedzka znalazła sposób, czy skandynawska znalazła sposób na taką regulację, żeby była możliwość zarówno dla system bankowym, jak i też brak kryzysu, czyli ta obrączka została zażegnana w jaki sposób. Nie wiem, czy nam się na bankowym sektorze w Szwecji nas nie podoba. Czyli w zasadzie tak, że przyjmujemy pieniądze oficjalne jako taki, tak, rezerwy na niskim poziomie ze systemów obowiązkowych, ale oprócz tego, nie wiem, może podatki 90%. Tak jak mówię, nie znam dokładnie w przypadku szwedzkiego, ale nie sądzę, żeby sobie poradzili. Dlatego, że banki szwedzkie, tak mi się wydaje, w dużym stopniu są zależne od zagranicznego kapitału.
mają zaburzenie zagraniczne funkcji ludzi, więc są w sytuacji takiej jak Islandia. Bo o jednym jeszcze nie wiem, to kraj skandynawski miał, może nie na taką skalę, ale podobny kryzys bankowości przechodzimy. Taki kryzys to zażegnamy poprzez tak samo masową nacjonalizację, ale nacjonalizację w taki sposób, że państwo po prostu przejmowało banki i automatycznie jakby stopowało akcję kredytową. Jaki komentarz pan ma do tego? Stopowanie akcji kredytowej, dobre, najlepiej wprowadzić standardy WOCA. Ale no, nie chcę komentować czegoś, czego nie znam. Mogę co najwyżej zobowiązać się, że jak znajdę czas, to zerknę do tego case'a. Bo to wydaje mi się warto uwagi interesujące. Jak to wyglądało w tych skandynawskich realizacjach. Może ktoś inny słyszał. No, właśnie pytanie jest jako inwestor, czy to jest klasyfikacja, analiza techniczna, czy fundamentalna, jak to podwaliło podejmowanie decyzji? Analiza techniczna to jest takie wyróżnienie spusów, które wymyśliły instytucje finansowe po to, żeby ludziom pokazywać, że jest coś naukowego za ich prognozami. Znaczy każdy, jak się weźmie porządnych analityków stosujących analizę techniczną i się zapyta po co ta analiza, to oni tak powiedzą. Po to, żeby klientom pokazać tą świeczkę. Nie dziwię książki, to jest dużo książek. To jak się zapyta w takim razie, co niesie mi analiza techniczna? Co niesie mi analiza techniczna? Co niesie? Co niesie, nie. Niesie mi za tak, to ja tak. Ja koncertu nie jestem czymś pustym. To nie jest to akcja. To jest satysfakcjonujące na wszystkie pytania. Ekonomista nie jest w stanie, no. Jak to mówi Schumpeter czy Mises, mówią zmysł, przedsiębiorcy, zrozumienie, prawda? No bo analiza techniczna działa, dopóki działa. Tak, to jest taka tautologia. Przestaje działać, kiedy przestaje działać. Ale to jest trochę też pytanie od drugiej strony, bo to jakby obserwujemy, to taki wyrobek psychologiczny, prawda? Że jeżeli nie wdaje się czuł, a te nasze powiedzmy kilka spółek na rynku warszawski, to tam. Mało u nas tutaj się wyróżnia, te, które się wyróżniają i plus to się rzeczywiście, tak się bardzo spekulacyjnie bardzo mocno się wyróżniają. W zasadzie to trzeba przetrwać po prostu ten okres. Ale z analizy technicznej już tylko jeszcze sekundę powiedzieć, no bo jakie są założenia analizy technicznej? Historia lubi się powtarzać, tak? I pierwsze pytanie, jakie zadajemy, jaka historia? I już mamy w zasadzie dowolność. Bo która historia się odchodzi? Długo, krótko, ten trend, czy na ten trend? Tak jak pierwsze spotkanie na szkole z analizy technicznej. Ktoś rysuje wykres i pyta się, ile mamy tutaj, ile mamy. Trend jest rosnący czy malejący? Malejący. Rosnący. Prawda? Ile mamy tutaj trendów? 2, 3, 4, prawda? No i pytanie, która historia ma się powtórzyć w jakimś tak razie? Bardzo dobrze. W takim razie można powiedzieć, że taka analiza techniczna może co najwyżej, czy. W takim razie, jeśli nie ma żadnych fundamentów, to może w takim razie mógł powiedzieć o tym, w jaki sposób inni stosujący analizę techniczną postąpią. No to w takim razie mam pytanie, jaka jest rola komponentu oczekiwań, powiedzmy, czy tobie procentowych? Znaczy nie, jeśli można, to jest no, właśnie oczekiwania dla mnie z technicznej, znaczy moim zdaniem, no, ilość osób, prawda, korzystających z analizy technicznej, to przekłada się na efektywność tego mechanizmu. To właśnie, to moje pytanie, jaka jest rola oczekiwań, czy to tak, bo że kwestia jest taka, że ludzie stosują analizę techniczną i stosują ją albo po to, żeby nią podążać, albo żeby grać jej na przekór. No brawo, nie też tak można, ale. To jest na tej samej zasadzie jak patrzenie na dzisiejszą cenę. Prawda? Patrzymy na cenę akcji na przykład. Analiza techniczna to jest taka patrzenie na cenę, tylko że na cały ciąg, prawda, jaki następował. Patrzymy dzisiaj na cenę, no to ona jakąś rolę gra, bo jest punktem wyjścia dla wszystkich. Ale ta cena nie decyduje o tym, jaka cena będzie w przyszłości. To jest to jest po prostu kwestia spekulacji. Żeby to spekulować, że będzie taka sama, że wyższa, że niższa. No i ale analiza techniczna nie ma z tym związku. Związek ma oczekiwanie przedsiębiorcy, który może stosować analizę techniczną, ale może również stosować analizę techniczną, żeby grać jej na przekór. Żeby wbrew technicznym formacją obstawiać, prawda? No problem, co jest skuteczniejsze, prawda?
No tak, ale mam zrobić analizę techniczną i analiza techniczna wskazuje, że cena na przykład ma wzrosnąć. No i jaką ja decyzję teraz podejmuję? Obstawiam, że wzrośnie, czy że zmaleje? Obstawiam, że wygrają ci, którzy grają jej na przekór? Tak naprawdę obstawiam, że po prostu obstawiam, czy ludzie będą obstawiać na wzrost, czy na spadek, a nie czy analiza techniczna jest poprawna, bądź nie. Obstawiam, jak zagrają, jak to interpretują, więc obstawiam tak naprawdę, jakie będą ich decyzje. Czy analiza techniczna to w odróżnieniu od ekonomii, gdzie są stałe prawa powtarzające się, jest bardziej, polega bardziej na, bazuje na tym, że przewiduje wydarzenia z jakimś tam prawdopodobieństwem, że określona formacja na przykład z prawdopodobieństwem to 90% wywoła spadek, na przykład spadające gwiazdy, tak? I to nie, tego nie można pomieszać z ekonomią, tak? To jest statystyka. Mhm. A nawet jeśli to tak, też 90% szans, co to znaczy? No? Jeśli powtórzymy to 100 razy, to 90%, ale nie powtarzamy, w stresie powtarzamy, więc jest to jest subiektywne prawdopodobieństwo. Tak, to jest narzędzie. Takie pytanie się pojawia, czy można się nauczyć tak do zdecydowania, żeby ta powtarzalność była na jakimś... To na pewno tak, ale znaczy moim zdaniem tak, no jak to właśnie wykonać? W sensie... Znaczy, to nie jest trochę tak, że właściwie w sytuacji, kiedy tak często i tak głębokie są ingerencje rządu do tej chwili, to wolność również na giełdzie staje się wręcz chora. Znaczy, jeśli w każdej chwili rząd może gdzieś tam dosypać parę miliardów albo parę bilionów, gdzieś tam komuś zabrać, kogoś wesprzeć, kogoś uratować od bankructwa i tak dalej, to musi być skutek również taki, że na giełdzie też są nieprzewidywalne. Znaczy jeszcze bardziej nieprzewidywalne niż na giełdzie. No okres jest ciekawy, no i nie mieliśmy jakoś najbliższej historii takich. Ale rozumienie, to znaczy ostatnie miesiące pokazało, że najlepsze jest rozumienie. Verstehen. Tak się określa. Przedsiębiorca robi Verstehen, patrzy na historię, patrzy co się dzieje, patrzy na dane, zastanawia się, czyli taka fundamentalna raczej analiza. I co może się stać? Na przykład można było coś rozmawiać przez spotkanie, można było świetnie zarobić na jenie. Jeśli ktoś rozumie, że nadchodzi taki kryzys i przewiduje, albo nawet już się zaczął taki kryzys i rozumie jego naturę, że będzie stanie w całym systemie, że będzie delewarowanie, czyli zmniejszanie pozycji lewarowanych przez wszystkie instytucje na świecie. Będzie konieczność zamknięcia tego carry trade, czyli tego zadłużania się, które następowało mienie, czyli trzeba będzie spłacać je, czyli trzeba będzie kupować je na jakiegoś gwałtowny wzrost kursu, to można było to przewidzieć. Znaczy nie było to coś, nie był to czarny łapać, nie było coś zupełnie nieprzewidzianego, coś co nagle się pojawiło, co było zaskoczeniem. Bo można było to wyantycypować i zrozumieć, że coś takiego może nastąpić i obstawić na to. Czyli to jest skierowanie się ku analizy fundamentalnej bardziej, która jest bardziej czasochłonna, pracochłonna, której trzeba więcej czasu poświęcić, niż po prostu zwykłej analizie technicznej, który praktycznie jakiś program, kilka wskaźników pokaże nam, o cena, nie wiem, tydzień temu była 2 zł niższa, dzisiaj jest 2 zł wyższa, a oto za rok będzie, nie wiem, 100% wyższa, tak? Tak, tak. Czyli tak, to jest tylko program, który się może pomylić, może coś policzyć, a analiza techniczna tak naprawdę jest oparta tylko na głupich wskaźnikach, przepraszam, tak ujmę, bo może ktoś to po prostu w to wierzy i opiera to swoje inwestycje. Nie twierdzę, że ona nie jest skuteczna, może być skuteczna, ale to jest też moim zdaniem wiele związanych, tym bardziej, że jak mamy teraz takie zachwiania gospodarcze, musimy więcej czasu według mnie poświęcić analizie fundamentalnej, która tutaj na pewno odgrywa dużo większą rolę, która jest bardziej zrozumiana przez większość inwestorów niż analiza techniczna. Słuchaj, zapałuj na to jest stały powód, ale z zapałkami gorzej, bo są żołnierze jako chęci. Ale te spółki są nienotowane. Nie, ja myślę w ogóle, że... Ale mogą mieć kredyt pieniądze. No mogą. To jest w ogóle ciekawe. Można ciebie zarosnąć się, może właśnie teraz tak jest sytuacja na zapadę jego going down, czy może właśnie interesować, że możemy zarobić, prawda? Coś przynieść. Ja myślę, że to już jest taka masa graczy drobnych, a do tego dochodzi kilkuset światowych graczy dużych, powiązanych między sobą. No, oni zarobią, a oni musieli mieć szczęście. Ja patrzę tak z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który już od lat nie inwestuje. A to tak samo, nawet czasem możesz trafić na jedzenie, która nawet nie jest aż tak bardzo zadowalająca.
to zrozumienie z jednym, to jest... Można było wcelować, albo na przykład 2006 rok, sierpień. Nawet nie, nawet 2006 rok. 2006 rok, który ewidentne objawy tego, że kończy się bańka nieruchomości w Stanach, znaczy było wyhamowanie cen. Więc patrzymy sobie na trend, o, ona jest techniczna. Patrzymy sobie, jak te ceny rosły i obstawiamy, że na 2007-2008 rok będzie kryzys na rynku nieruchomości w Stanach, że to musi się skończyć. I obstawiamy na spadki, tak jak Lagde Capital przynosimy w skali roku 1000% zwrotu. Taki kapitał, który obstawił nas na kryzys na rynku nieruchomości. Jak się u niego zainwestowało 100 zł, to przynosimy się miało 1000. Jeden zwrot. Albo nawet już po wystąpieniu, tak, pojawi się już kryzys po sierpniu 2007 roku. Widzimy, że są interwencje, ale stwierdzamy, że to nic nie pomoże. Patrzymy, które banki udzieliły najwięcej, czy też subprime'owe, które, czy instrumentów z nimi związanych, które są w ich księgach. I szortujemy je. Gramy na krótką sprzedaż, nie? Patrzymy po historii też, bo nas zyskać. Jeżeli Morgan i Graham się utrzymają. Tak, najgodniej. Tak, jak ktoś gra na JP Morgan, przecież JP Morgan do gra, to stwierdzi, że zbankrutuje rząd amerykański. Dokładnie. Goldman, jeszcze Goldmana mogliby odpuścić, ale JP Morgan, który zakładał Bank Centralny Amerykański. Historyczne. Tak, to jest najgłębiej się trząsące siedzące bakteria. Ja mam pytanie, bo takiego już bardziej właśnie do zjazdu szkoły ekonomii, chociaż strona naukowa się tym nie zajmuje. Czy my w ogóle w tej naszej historii, ludzkości odbyli najbardziej już nowoczesnej, dalszej tej swojego od ewolucji przemysłowej, że mieliśmy taki naprawdę system wolnościowy, kapitalistyczny? Tak, co mamy teraz jest. Podobny, nie? Znam to opowieści, znam. Nie wiem, dlaczego system, w którym nie funkcjonuje własność prywatna, miałby być systemem wolnościowym, ale... W Somalii nie istnieje własność prywatna? Jakaś tam istnieje, ale to jest taka własność, że tak powiem, nie rozpoznawana za pomocą rozumu i systemu prawnego, tylko rozpoznawana za pomocą karabinów i strażników. No to też jest swego rodzaju system prawny. Tak, ale ma krótką strukturę kapitałową. Krótką strukturę kapitałową. U nas system jest taki, że też jest gdzieś karabin w pewnym momencie, ale to jest gdzieś tam na końcu, prawda? Jest cała struktura po drodze. Natomiast tam jest bardzo krótka struktura kapitałowa. Mało wkrężny proces produkcji prawa. Prawo jest produkowane bardzo szybko i w dużym stopniu w nieprzewidywalny, stochastyczny sposób. No, ale w porównaniu do tego, co było wcześniej, wydaje się, że lepszy system niż socjalizm, poprzedniego dyktatora. A nie, to pewnie tak. Nie, no w Somalii jest teraz największy wskaźnik telefonizacji w całej Afryce. Poza tym w ostatnich latach jest największy spadek nieczynności więc jest całkiem chyba nieźle. Nie, no trzeba podjąć sprawę poważnie, nie no, żeby wprowadzenie jednej centralnej władzy, by coś zmieniło w tym kraju na lepsze, raczej nie. No chyba by nie zmieniło wtedy. Zresztą, czy by się dało wyprowadzić? No z powodu, prawda, bo Amerykanie próbowali. Zawsze można prowadzić jakiś rząd, który ustanowić. Siłą najczęściej, no bo tylko tak, że można ustanowić. Ale weźmy do pytania z było kiedyś tak, właśnie, czy było kiedyś tak dobrze? Znaczy, na przykład inwestoria na przykład chyba przede wszystkim to XIX wiek i mówi o tym, że to najbliższy. Dlatego tak się, że no, taki gwałtowny rozwój nastąpił dzięki ekonomii, dzięki ekonomistom, dzięki odkryciu wolności gospodarczej jako metody po prostu poprawy zwiększenia dobrobytu. To co nie znaczy, że został osiągnięty jakiś ideał. Nie, bo tak mi się rzeczy nie wydaje, że to był taki czas po prostu, że zamiast odpuścić, bo to też nie chcę, nie chodzi o regulację, ale zamiast pójść w dobrym kierunku, to zaczęto iść w kierunku po prostu uregulować, trochę więcej. Na taki sposób to jest udziałanie w biurokracji, jak są rządy. Tak ewoluuje system państwowy. Musi tak być. Ludzie, którzy są w rządzie, są ludźmi, mają jakieś interesy i widzą, że jeżeli prowadzą dodatkowe regulacje, to będą mieli pracę z
której będą mogli czerpać zyski. Więc no, trudno jest dziwić się, że tak było. A czy był taki system? Oczywiście, że był na Dzikim Zachodzie, tak? Który nie był tak dziki, jak się wydaje. No tak, na pewno można przykłady, jak z wielkich obszarów uważać bardzo ludzkie płoty. Ale to, może to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby rozumieć, na co to polega i żeby próbować. Chociaż egzemplifikacje robią swoje. Tak, robią swoje, bo tak, takie bardzo pełne są pulsywne trzymanie takiej idei, to trzeba znaleźć, gdzie kiedyś tak było, bo są ludzie, którzy mówią, nie, to nigdy nie było. No to jest nawet jeśli uzna, że nigdy nie było, to co z tego? To znaczy, to nie dowodzi tego, że to się musi, że nie warto do tego dążyć, że to może się udać. To jest tak jasno, nie wiem, z świętością, ale świętością. To, że tak rzadko się święci trafiają, albo być może nie wiem, nigdy prawie, to znaczy, że do świętości nie należy dążyć. To właśnie podobny argument kiedyś mówiono o niewolnictwie, tak? Oczywiście. Oczywiście niewolnictwo jest na tyle brutalny, sensowny system, że widzą to widzicie to większa ilość osób niż bezsens socjalizmu. Mówiono, że nigdy nie było kraju, czy też społeczeństwa, w którym nie było niewolników. No, jasno. Wysoko ma nie być niewolników? No, a jednak się okazało, że byli ludzie, którzy stwierdzili, że to nie jest moralne. Miejmy nadzieję, że tak będzie z socjalizmem. Że przyszłość kapitalizmu raczej jest jasny w. Ale przepraszam, pytanie było, czy był jakiś system wolnościowy przed rewolucją przemysłową? Tak? Nie. Czy powiem, bo takie cofanie się właśnie w tych pisach, to rzeczywiście jest dobry przykład. Zostawię prawo mniejszość, ale... No tak, tylko że w systemie zprodukowany został system prawny. Nie było jakiegoś ciała ustawodawczego, które broniło własności prywatnej, znaczy rządowego organu, nazwijmy to w ten sposób, tylko było połączenie prywatnych instytucji, claim associations, które sprawiały, że własność prywatna była respektowana. Podobnie z prawem. To, że na filmach widzimy plakat z jakimś panem podpisany łączów, tak? To nie jest wymysł reżyserów, czy też jakichś pisarzy, tylko tak było po prostu. I okazuje się, że prawo było respektowane. Zwłaszcza było wykonywane przez prywatną milicję obywatelską, tak? Nie było jakichś państw. Tak samo jest w Somalii. Tak. Tylko że system somalijski niestety oparty jest na sensownym, jak każdy deistyczny, systemie prawa islamskiego. Przez co nie zakłada wolności obywatelskich, tak jak chcieliby tego libertarianie, jak ja bym tego chciał, żeby było. Więc niestety Somalia nie może być idealnym przykładem, no nie jest niestety idealnym przykładem kapitalistycznego. Ciekawe, bo tej Somalii nic w ogóle nie wiedziałem. Nie śledziłem tam tego regionu. Ja też nie zamierzam tam... Ja się włączyć proszę. Tak, ja miałem pytanie, jeszcze do Państwu złota. Jeśli na przykład byśmy nie ingerowali do naszych pieniądza, to czy rynek dalej byłby go fluktuacją? No musiałoby być cykl. Tak, znaczy coś takim hotowym. Na przykład byłaby Bull Mania w Holandii, tam chyba to nie było związane z pieniądzem, tylko z tymi stosunkami do Japanu i to była dość taka wysoka sytuacja. No ale to pytanie było przy zmianie podaży pieniądza. Jak nie było zmiany podaży pieniądza, zakładamy, że gospodarka będzie się rozwijać i będzie większe niż dóbr, no to w jakiś sposób doprowadzi do deflacji. Deflacja, bo dla niektórzy mainstreamowi ekonomiści mówią, że jest zła, prawda? No nie jest super, najlepiej jak ceny są cały czas takie same, ale może prowadzić do fluktuacji, dlatego że najważniejsze w systemie kapitalistycznym są oczekiwania inwestorów co do przyszłości. No, są ważne, nie najważniejsze. Dlatego może wywołać gwałtowną zmianę ich oczekiwań, gwałtowne zniszczenie produkcji, co pociągnie za sobą dalsze konsekwencje i jakieś fluktuacje głębokie na rynku kapitałowym. Znaczy same fluktuacje mogą, to znaczy no, co to są cykle tak naprawdę, to jest nagromadzenie błędów. Po prostu. No i błędy mogą się wygromadzić z różnych przyczyn. Główną przyczyną w historii zawsze były interwencje rządowe. Tulipmania tak, ale tam była ekspansja pieniężna, tylko że jeśli dobrze pamiętam, to był duży napływ za granicę kluszcu. Jest opracowanie Daga Frencha online na ten temat, można ściągnąć, można
napisał doktorat o Turikmanii, o tych różnych South Sea Bubble, chyba też miał takie cztery rozdziały o tych takich najsłynniejszych Mississippi Bubble, chyba też. I tam też Turikmanii omawiał. I z tego co pamiętam, on stawia tezę, że... Zresztą praca Obrona to otwarte. Stawia tezę, że jest to rezultat na wpływu, był to rezultat na wpływu pustu za granicę. Najwyraźniej jest spekulacja z tego, co tam czytałem, że w kilku dni dosłownie, to z dnia na dzień było takie ogromne załamanie. Zawsze, załamanie zawsze. Tak, tak, to po prostu nam było na niespotykaną skalę. Nie można tego na przykład porównania do początku kryzysu, nie wiem, 2009 roku, tylko to było jeszcze większe załamanie. Chcesz powiedzieć, że nie można, no, tutaj mówimy zupełnie innych rynkach. No, zupełnie innych rynkach, dobrze, to po prostu oceny są... Tak. To dotyczyło, jak dopiero co przeczytałem już w takim artykule Mrs. Daily, dotyczył książki o Turikmanii, nie pamiętam tej chwili nazwisk. Autorka tej książki pisze, że to dotyczyło po prostu 10 tysięcy osób tak naprawdę. To cała Turikmania jest olbrzymionym problemem, bo z tym Turikmanii zajmowało się 80 tysięcy osób i z czego tam część była rzeczywiście poszkodowana, czy też może te 10 tysięcy, czy cyfra już jakichś poszkodowanych. Natomiast to jakieś są absurdalnie, z naszego punktu widzenia, absurdalnie małe problemy. No bo jeśli jakiś bogaci, no, przez to być bogaty, to, no, to trudno, ale po ich sumy 10-10. Czyli porównanie z tym, co to prawdziwy kryzys, jak my go widzimy, wygląda, to no, nie ma się. Będziemy po drodze powoli regułować, mamy następną... A to ja jeszcze mam jedno pytanie, bo na stronie Misesa, tak? Bo, znaczy na stronie Instytutu Misesa, bo podaje się tłumaczenie książki De Soto o dziwnym tytule, który zapomniałem już właśnie. O, właśnie ten. I 2008 rok miałem być jakoś coś takiego. Właśnie. I nie ma niestety. Drugi rozdział tylko podaje się jest. To znaczy, że sprzedaży, nie? To znaczy jest rzeczywiście, ja myśmy tam zamieścili wszystkim, którzy zamówili już tę książkę, to po prostu przesłaliśmy informacje pośrednio, a na stronie go potajemnie zmieniliśmy treść informacji. Chodzi o to, że książka no, musi być przygotowana dobrze. Troszkę okazała się trudniejsza w opracowaniu niż początkowo myśleliśmy, w związku z czym jest rzeczywiście opóźnienie. I ukaże się w marcu 2009 roku, najprawdopodobniej. A manuskrypt już jest, prawda? Jest w tej chwili całkowicie przetłumaczona, tylko jest po prostu, no, musi być opracowana. Jest tam dużo cytatów obcojęzycznych, których sam autor nie tłumaczył, to jakiś połowy hiszpański. Hiszpański, włoski, łaciny, francuski i my to chcemy jednak przetłumaczyć na polski. No to wszystko zabiera czas, żeby to było odpowiedzialnie zrobione. I tak jak, podobnie jak ta książka, to też ma 800 czy 900 stron, tak, to po prostu jeśli występuje już jakiś błąd w obliczeniach czasowych, no to on zaraz, tak powiem, jest dość duży. Co innego przy cienkiej książce, jeśli robimy cienką książkę, to jeśli się pomylimy o 10%, to 10% to może być na przykład 10 dni. Tutaj 10% to oznacza, no być może właśnie 100 dni czy 3 miesiące. A jakie są plany prawnicze Instytutu? Bo rozumiem, że Instytut Misesa idzie w kierunku amerykańskiego Instytutu Misesa, który tam książki wydaje, jest takim think tankiem, powiedzmy, no, ten też jest. Ale jakie są plany prawnicze na przyszłość? O ile są jakiekolwiek? Mamy w tej chwili już dość bliskie plany dwóch takich książek własnych, że tak powiem, własnego chowu, własnej produkcji. Jedna będzie być może taką odpowiedź, znaczy być może będzie, w sensie, bo dopóki coś nie powstanie, to procentowej pewności. W razie jest, to ktoś pracuje nad książką, już ma koncepcję książki, która będzie taką odpowiedzią na, no, na takie lewicowe, powiedzmy, sztandarowe hasła. I nawet na naszej stronie pojawiło się takie ogłoszenie o konkursie dotyczącym na najlepsze pytania, najlepsze, najciekawsze zarzuty wobec kapitalizmu czy wolnego rynku. I to właśnie
jest związany z powstawaniem tej książki, więc tutaj wasza